Cześć, siemanko! Ja jestem Remek, a w dzisiejszym odcinku spędzę 100 godzin na tratwie. Każdego dnia będę rozbudowywał swoją tratwę i wykonywał zadania. Jedzenie, wodę, materiały budowlane oraz inne przedmioty będę musiał pozyskiwać z wody harpunem. Każde wejście do wody będzie ryzykiem trafienia na rekina, który jeśli mnie dorwie, kończy całe wyzwanie. Walka z żywiołami to niełatwe wyzwanie, ale cel to przeżyć na tratwie 100 godzin, czyli prawie 5 dni. W poprzednim odcinku. Dla bezpieczeństwa ewakuujemy się i uciekamy, bo nie jest to bezpieczne. Pa, tratwo, do jutra. Tratwa przeżyła ten sztorm i tę całą noc. Wszystkie bele stoją. No i znów zostaje sam. Mamy grilla na wymarciu. Nie narzekam, ważne, że jest. Jezus Maria, rekin przypłynął! Dopiej stąd, dopiej stąd! Mam rybę! Ja pierdzielę! To chyba dorsz! Filetowany już! Wyśmienite. Ej, rekin was goni! Nie! Szybko, chłopaki! Ja bym z tym uważał jeszcze, chłopaki. Ja bym z tym naprawdę uważał. Ja pierdziu, mamy psa! Stary, zobacz, jaki tu jest chill! Czemu ich tu nie ma? Aż klamkę wyrwałem! Gdzie jest Glenn Sujmanek, ja się pytam? Zostaw to tratwę! Idź, Pironie, idź. Tu jestem bezpieczny. Rekin na dachu mnie nie dorwie. No cóż mogę powiedzieć? Zostałem sam. Chłopaki mnie opuścili i mój domek i ja jesteśmy we dwoje znów. Moje ząbki, coś tam zjem, jeszcze jakieś resztki są. Jakieś banany mam. Spójrzcie w ogóle, jak to wygląda, bo wy tego nie widzieliście. Leżaki są złożone, bo bałem się, że chłopakami, że nam je odfrunie. I tak by się pewnie stało. Strasznie wiało, jedno okno nam wyrzuciło. W środku nocy tak dupnęło strasznie. Ale jest git. Tu jest dobry widoczek ogólnie. Jak się siada na leżaczku, zapomina się o Bożym świecie. Jest zajebiście. Ale zęby trzeba umyć i to bardzo. No i uznałem też przed chwilą, że dobrze byłoby powzmacniać te elementy konstrukcyjne z chłopakami, które tutaj budowaliśmy, bo myśmy zrobili to tak na minimum, można powiedzieć, jeśli chodzi o ilość wkrętów. Pasta do zębów i szczotka i ogólnie umycie zębów to luksus. Można żyć i działać. Chciałbym dostosować teraz swój domek i go fajnie ogarnąć. Wszystkie storage place'y i elementy, które tam są takie porozrzucane, chciałbym wszystkie właśnie poukładać. Dzięki temu będziemy mieli fajny porządek na tratwie. A jeszcze trochę elementów budowlanych mi brakuje. I to całkiem sporo. Zaczynam od środka, bo jest tu rozgardiarz i burdel. Na pewno muszę zacząć od poskładania śpiworu. W ogóle chłopaki jakkolwiek zniknęli, zostawili po sobie śpiwory. Mogę je wykorzystać, żeby było bardziej miękko dla mnie. Słuchajcie, no tak dużego łóżka to nawet w domu nie macie. Jest szerokie i długie, jak king size w hotelu. A jak? No dobrze, jest tu w miarę ogarnięte. Walkie-talkie dam sobie tutaj do technicznych rzeczy. Jeszcze widzę, że tam taśma jest. Ja nie lubię takich dupereli randomowych. Tu mam jakieś jedzonko, wodę, liny, wkręty. Tutaj mam takie ciuchy, jakieś inne rzeczy. No i łóżko. Zaczynam się bawić w takie dekoracyjne elementy. Właśnie to uwielbiam w grach komputerowych, takich jak Minecraft czy Raft chociażby, a propos tratwy, gdzie można sobie już powoli dekorować i te wszystkie rzeczy sobie dostosować tak, jak się chce. Zajebiste. Chyba od boku je powieszę. To będzie ładnie wyglądało. No oczywiście, że tak. Koniecznie tutaj. No i takie rzeczy powodują, że to zaczyna po prostu wyglądać. Takich chcę mieć jeszcze więcej. Dekoracji i elementów, które spowodują, że będę się czuł jak w domciu. I zaczynam się tak czuć, serio. Choć znów smutno, bo samemu. Dzień dobry, Rek. Mamy tu coś dla ciebie. O, zrzut! Dobra, idę! Ej, chyba nawet harpunu nie będę musiał używać. Chodź do mnie, chodź do mnie. Dzisiaj wiaterek działa na moją korzyść, nareszcie. No zapraszam, zrzuciku. Jak mój domek? Pięknie wygląda. Ale jeszcze czegoś mi brakuje. Dużo jeszcze brakuje, serca brakuje jeszcze, kosmetyki, wszystkich pięknych małych elementów. Nie oddalaj się. Chodź tu. Och, mam cię. Wow, sałatka. I napój jakiś taki suplementowy. Zarąbiście, śniadanko. Sałatka, chrupeczki, kurczaczek i serek. Cieszę się niezmiernie. Dobrze się mam jak na rozbitka, trzeba przyznać. Dziękuję. Ładne to nie jest, ale niech będzie. Jeszcze wędkę gdzieś tutaj za... O, no ile ja tu już widzę elementów możliwych do zrobienia. Pierwsze śniadanie, bo jestem głodny. Od tego trzeba zacząć. I zjemy oczywiście na dachu. To mi się podoba. Jeszcze sobie sztućce wziąłem, w końcu dostałem. Życie rozbitka wcale nie jest takie złe, moi drodzy. Wiecie, czego mi najbardziej brakuje? Turbo. Kawy. Nie piłem już tak długo kawy, a wypiłbym kawkę. Ojej. Śniadanko zjem i dekorujemy zaraz dalej chatę. Dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj już czwarty dzień. Ja pierwszy raz jestem tu już 4 dni. Pojedzone. Całą sałateczkę wsunąłem. No nic, biorę się do roboty, bo jutro kończę cały challenge, a mam jeszcze duże rzeczy do wykonania, do zbudowania i do skustomowania. Więc trzeba ruszyć pupkę. Okej, GoPro na głowie. Lecimy budować.
Super. Apteczka jest na wierzchu. Tu mi się nie podoba, jak to opadło. Czy ja słyszę silnik? Siema! O, flaga i elementy. Tak! Zajebiście. Lampki jeszcze! Dziękuję. Elementy. Ja pierdziu! Ale będzie dekorowania. No trochę tych materiałów dostaliśmy. Będzie można zrobić bardzo ładne ogrodzenie na dachu i na krawędziach tratwy. Z liną jeszcze, nie żółtą, którą tutaj widzę. Do tego jeszcze lampki, które będziemy sobie mogli też zainstalować. I flaga. Thunder. Znajdziemy dla niej godne miejsce. Nie! Nie! O. Dostaliśmy lampki... Takie? Jeszcze takie lampki solarne. I o to mi chodziło. Bo zacznę od ogrodzenia na górze. Bo tam jest wysoko i to też będzie ładnie się prezentowało, jak na górze już będzie dookoła ogrodzenie. Czyli muszę sobie jeszcze tylko paliki policzyć, ile ich jest. Liny mam dwie, więc luz. No i światełka i takie dupsiki to już na sam koniec dnia, bo sobie pozostawię jeszcze przed wieczorem, żeby to wyglądało. Barierek na górę potrzebujemy kilka. Już to policzyłem. Tu będzie jedna, druga, trzecia. Na tym dłuższym boku będzie czwarta, piąta. Mamy wszystko. Idziemy na górę. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jeden, tu dwa, tu jeden. I gotowe. Potem jeszcze linka. Mamy fajny efekcik. Teraz pozostaje tylko linę rozłożyć po tym wszystkim. Jedna strona skończona. Z taką końcówką jest ciężko działać. Przetniemy, żeby była ładniejsza, żeby się dobrze przeplatało. To trzeba opalić. Dzięki temu ta końcówka się nam tak nie rozwarstwi już bardziej. Stosuje się coś takiego właśnie w takich sytuacjach, gdy nie chcesz, żeby ci się linka dalej rozwarstwiała. No i idzie to. Fajnie. Z drabiny i na drabinę wchodzi się tędy, więc tego łączyć nie mogę tak fajnie jak tutaj niestety. Więc sobie owiniemy po prostu tego kijaszka. No dobrze. Nasz dach prawie zakończony. Ej, fajnie się to prezentuje. Jak są te linki właśnie porozkładane. No i zaczyna to wyglądać. Jeszcze mi tu trochę brakuje elementów dekoracyjnych. Musiałem też przykręcić te leżaki na wkrętach, bo inaczej one łapią żagiel, po prostu poleciałyby. Czymś się w ogóle zraniłem i mi krew leci z palca. No ale wygląda to, podoba mi się. No i grill oczywiście, on nie jest przymocowany. Można go sobie przesuwać, jeśli będzie taka potrzeba, gdy będzie grillowanko. I tak, to się na chwilę obecną prezentuje. Jak dla mnie gitówka. A teraz idę do apteczki, którą zamontowałem, bo aż no po prostu pulsuje mi palec. To jest taka mała, głupia ranka. Takie są najgorsze i najbardziej bolą, więc idę to spryskać czymś dezynfekującym. Octanisep, no bo jak żeby inaczej. Jeszcze rozszerzę to bardziej, bo to między paznokciem a skórą. Taka rana niefajna. Ale jest git. No way! Czyli mnie porzucili tutaj na tym! Siostra! Ratuj mnie! Co ty tu robisz? Płyniesz w moją stronę, spokojnie! Cześć siostrzyczko! Siema! Cześć kochana, cześć! Powolutku i chodź, no. No i dawaj. Jesteś na tratwie, dziołcha. Ja nie wiedziałam, że o nim tak zostawiam tu. Ja nie wiedziałem, że teraz będziesz wołała o pomoc, gdzie ja sobie spokojnie siedzę w tratwie. Dokończyłem sobie dół. Cieszę się, że przyszłam na gotowe. Oj, nie. Ale to nie do mnie tak. Jest właśnie, jestem na etapie, gdzie będę teraz dużo customował. Na przykład widzisz, wisząca apteczka. Skorzystałem z niej 10 minut temu. Na harpun uważaj, bo on jest ostry, tym wyławiam rzeczy z wody, jeśli chodzi o jedzenie. Harpun, haha. No. Więc jeśli chodzi o jedzenie, zrzuty, jakieś materiały budowlane, to bardzo często go używam, żeby pozyskać coś z wody. No bo właśnie przyniosłam trochę rzeczy ze sobą, ale mnie odebrali. Pewnie je zrzucą do wody i będziemy musieli je złapać, do żeby wody je nie! Ty sobie kupiłaś jedzenie? Pogódź się z tym, że oni sobie zjedzą, nam dadzą banany. Nie! Dobra, proszę tutaj mnie oprowadzić dalej. No to pierwszy przejść dookoła, to jest, zobacz, to jest 9 platform, teraz stoisz na jednej z nich, okay. Na takiej pobocznej. Nie, tak nie musisz to. Się trzymać, to jest gitówka. Jasne, nie musisz się trzymać. To jest stabilne, ale sobie chodzę po tym... Można wejść do góry? Można wejść do góry. Ojej! Chodź do środka, pokażę ci. Nice!
O, to jest lampa. A, to jest lampa. Tak, tu jest lampa, taka do nagrywania. Pływasz, łowisz coś? Wyławiasz jakieś ośmiornice? No, ośmiornice może nie. I przyznać szczerze, muszę, że jeszcze tego sprzętu nie wykorzystywałem. To dzisiaj zamontuję. Zamontujemy w takim razie, skoro ze mną będziesz. Ja mam nadzieję, że tak jak mówisz, że te moje rzeczy tu przyjdą, bo ja też trochę przyniosłam swoich rzeczy. Tak? Bo widziałam, że tutaj już, no skoro stoi domek, to ja tutaj coś przyniosę w, ale fajnie, w geście miłej gościny. Dobrze. Dobra, chodź na dach. Pokażę ci, jak tam jest pięknie. Ja nie wiem, ja się boję wchodzić. Pomogę ci. Będę cię asekurował. Nie bój żabci, będzie dobrze. Kto to widział? To się nie opieraj nigdy o te słupki, one są bardzo niestabilne, one są okay, wizualne tylko. Ej, a ten dach nas w ogóle utrzyma? Tak. Aaa, nie napisać się. Ale na pewno ten dach nas utrzyma? Tak, banan dla pani. A, dziękuję bardzo. Dla mnie też. Jestem właśnie głodna. Fajnie tu. Fajnie, nie? Naprawdę dobrze. Przyszła Wiki, mówi, nie ma gdzie wywiesić rzeczy. To idziemy zrobić wieszak. Powiedzmy, że jest ok. Będzie git. Pranie się będzie suszyć pięknie. Wreszcie się zmieści, jeszcze gacie obok się zmieszczą. Się po prostu wszystko wkręca i wwierca i wtedy się trzyma, nie? No, robimy lampki. To będzie ładne. Jest ok. Nie podoba ci się? Nie, no spoko. Podoba mi się to. W każdym narożniku będzie się ładnie świeciło. Więcej lampek, później zamontujemy. Tak, jest tych lampek sporo, więc jest też dużo innych elementów, które będziemy teraz montowali dalej. Wiksa, mam prośbę. Przez to, że tu jest to samo od rana, to ja sobie posmarowałem tylko na plecach tyle, ile mogłem. Smaruj mi plecki, proszę. Jak dobrze jest mieć kooperanta na tratwie. Posmarowany. I jacyś ludzie podpłynęli do nas. To nie są Polacy. You need a water or something? No, it's okay, it's okay. It's okay? We just need a little rest. Yeah, no problem. And you are from Deutsch, yeah? Yeah, I'm from Germany, yeah. Yeah, we are recording a challenge, 100 hours on the platform, and we are building that every day. We need to make this 100 hours. You can say hello to the vlog. Hi. Okay. Okay, mamy zrzut. Coś tutaj przykływa, Wiktoria. Mam nadzieję, że moje jedzenie. Czy tam jest kura? Czemu to jest kura? Łap ją, żeby jej się nic nie stało. Ona sama przypłynie, widzisz, że jest ten. Ja nie mogę, nie odpływa, odpływa, weź ją szybko! Nie, płynie do nas. Siemka, czy ty nam chcesz znieść jajka na śniadanie? Nie lubicie. Chcesz do nas... Jezus, jakie wystraszyłem. Zapraszam do domku. To twój nowy domek. Chodź, bo czas. Matko święta! Mamy kurę, Wiktoria. Przez chwilę myślałam, że to mi da taki vibe Wajana i w ogóle ten kurczak. Do domu wchodzi. Moana, Wajana. Weszła nam do domu. Będzie spała z nami w takim razie chyba. Ja nie mam pojęcia, co my mamy zrobić, ale dostaliśmy kurę. Woda to jest. Chyba nie chcę. Dobra. Tylko co w związku z tą kurą dalej? Klatka dla nas? Tak, dokładnie, żeby wasze nowe zwierzątko miało swój nowy dom. A no tak, dla kury, nie dla nas. To na chwilę wam przerwę. Poznajcie Oliwkę oraz Czarka z naszej grupy Thunder Friends. Dzięki temu, że subskrybują kanał, zostawiają łapy w górę i piszą komentarze, zaprosiłem ich do wzięcia udziału w moim filmie. Więc wy również subskrybujcie kanał, by wziąć udział w moich filmach. To będzie dobre miejsce, nie? Proszę bardzo. Płynie zrzut z tego, co widziałem. Nasza kurka ma się dobrze, siedzi sobie w swoim domku. Słuchaj ich z daleka, jak brzęczy ten silnik. Chcesz rzucać harpunem? Ogarniesz to? Nie. Ale może szybko, szybko, wybieraj, bo to popłynie. Nie, nie gadaj. Dobrze, i ciągniesz. Nie, przerzuciłaś. O, czekaj. Mamy. O, ciężki. Mega ciężki zrzut. O. To jest bajgel. Jeszcze te, dwie kwestie. Mamy bajgla. Mus. Kolejny mus. Słonecznik. Nice. Kolejny bangiel. To jest jagodzionka. O jeden. Orzeszki. Tak, działam jeszcze w takim. Słodycze. Zdjęcie Belli? Bo ja nie mogłam jej wziąć, tęsknię za nią. O, wziąłem książkę. Lampki. Do środka będą fajne. Tu jest jakiś koc. Tak, wziąłem jeszcze koc. Bluza. A, świeczkę też wziąłem. Świeczka, ale to fajnie. To by było cute. Zarąbiście, będzie cute. Ale kupę strzeliła nasza kura. Nie no git, no to jest zwierzątko, no też musi zrobić swoje. Co mamy zrobić z kurą? Dowiesz się w swoim czasie. Ma mieszkać z nami? Na chwilę obecną tak. Dam radę. No dobrze, trzeba posprzątać tą kupkę, żeby kurka miała komfortowo. Gapisz mi się na bebech? Czego się gapisz? Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Nie bój żabci, wszystko jest dobrze. Wodę masz, zaraz dostaniesz ten. Słonecznik, prażone i solone, to nie. To poprosimy organizację o jakieś ziarno albo jakiekolwiek rzeczy, żeby... A mogę twoje orzechy jej dać? Zainteresowała się. Smacznego, piękna. Orzeszki masz, będzie jeszcze więcej. Robimy sobie wieszaki na ciuchy. Na tej ścianie chcemy zrobić wieszaczki, bo za czas te ciuchy nam leżą i nie ma gdziekolwiek miejsca na składowanie tego. Ej, wcina te orzechy. A wiesz, że przed chwilą widziałam, jak pije? Tak, piła wodę? Serio, normalnie pije i ten.
Ale fajnie. No i to mi się podoba, Siska. Przyszła moja siostrzyczka, moja krew i nagle w tym domku mamy czysto rzeczy powieszone. Kurka dalej z nami jest oczywiście. Wieszaczki się pojawiły, Bella jest tutaj na krokwi. Jeszcze tutaj sobie lampki zamontujemy w środku. Nastała ta wiekopomna chwyła i montujemy flagę. Definitywnie. Jest okej. Tak? Trzyma się? Mam nadzieję, że jej nie stracimy, bo wie jak skurczybyk. Po robocie jesteśmy i idziemy na przerwę. Dobra, przerwa. Przerwa na jego działankę. Muszę przyznać, jest to wyśmienite i mam najcudowniejszą siostrę na świecie, że to wzięła. Opalone. Brat i siostra. Opalone. Brat i siostra. To jest jaje po kominiorzu. Czy po kominiorzu, czy nie, nieważne. Ale wbijać na kanał Tofiki, czyli kanał mojej siostry. Za niedługo odpala największy projekt w swoim życiu. I naprawdę jestem pod wrażeniem, co ona ogarnęła. Śledźcie ją. Spodziewałam. No co jak co, ale trzeba przyznać, że nasz dom zaczyna wyglądać. Mamy już detale, mamy już wieszaki, mamy gdzie składować rzeczy. No i mamy zwierzątko, kurę. No witam państwa. Witam, mam coś dla was. Witam i o zdrowie pytam. O nie. A ty nie chcesz wejść? Po co ja się wycierałem? Ty złowiłeś. Ale jeszcze nie otwieraj, poczekaj. Wiki! Czekaj, nie rwij! Nie, poczekaj! A ty jesteś łeb, nie? Dobra. No bo ten, ja po prostu, ja mam tylko czytać. Każdy z rozbitków musi iść na drzemkę. Jasne. Co najmniej 90 sekund. Pokaż. Trzymaj te rzeczy. Zadanie. Każdy z rozbitków musi zanurzyć się. Zdrzemnąć się! Na co najmniej 90 sekund. Tam jest napisane zdrzemnąć się. Ja widzę zanurzyć. Zdrzemnąć. Jak mi włosy wyschną, nie! No to go do wody, Siska. Nie, bo jednak nie chcę. Ja wchodzę. Teraz na spokojnie zajdę. Wiem, już trzeci raz w wodzie jestem w tak krótkim czasie. Tak długo było. O nie, jest zimno, jest naprawdę. Dawaj za jednym razem, go! Zimno! Wolę morską wodę, to jest jakaś taka fuj. O, co mnie dotknęło? Wodorosty. 3, 2, 1, start! Nie chce mi się. Mój rekord to jest 2,5 minuty. No dobra, robimy karę, trudno no. Karą jest oddanie jakiegoś itemu na stałe. Nie! Ręko moja kochana, co wybierasz, że oddajesz? Mus owalowo? Weźcie wiśniowy, bo nie lubię. A ja oddaję skarpetki w awokado. Przeżyję jakoś bez nich. Oddaję ci mus od Wiktorii i skarpetki w awokado. Akceptuję. Zimno. No i zaczyna ten domek, moi drodzy, wyglądać. Siska leży, wystrzeliwuje bombę. Po lewej stronie czystość i swoboda. Pięknie, cudownie. Tu też zamontowaliśmy taki właśnie parasolek, plecaczek. Parasol taki ten duży z kijaszkiem. Kurka grzeczna. Dostała jeszcze więcej orzeszków, bo je wcinała. Będzie miała jeszcze owocki dzisiaj. Bez obrazu oczywiście dla chłopaków, ale Wiki w połączeniu ze mną to czysta kosmetyka i finezja dbania o szczegóły. A chłopaki to siła po prostu. Która była dziewczynie odczuwalna. No i zamontuję teraz jeszcze od frontu beleczki z linką, żeby tutaj też była taka fajna właśnie ogrodzenie takie, nie? Nie. Halo! Halo! Witam! Szumi! Czy ty pijesz drinka? Absolutnie nie. To jest izotonik. Jest bardzo ciepło, trzeba się nawadzić. Tak. Jeden jaki zrzut masz ze sobą duży. Słyszałem, że trzeba wyremontować tą budę. Hopie! Tu jest jeszcze tyle roboty customowej, ale już dużo zostało zrobione, naprawdę dużo. Prawie na gotowe przyjechałeś. Ja tak lubię. Podaj rękę, podaj rękę. Dobrze, siema mordo. Marko, witam serdecznie. No, ale ciężki ten zrzut, ja pierdzielę. Dara, mogę tu zostać? Możesz, na tratwie z nami możesz. A, no tak. Po to tu przypłynąłem.
potrafi? Mam dla was kilka rzeczy, więc się wymienimy. No dobra, o. Sup za rzeczy. Okej. Okay. Ale to nie koniec. O, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To by się jeszcze przydało. A ja poproszę supa. Dobrze, już dajemy. To dobrze byśmy się mieli, gdybyśmy mieli supa. No. A więc Szumiś, no tak wygląda nasza chata. Trzeba z drzwiami uważać, bo wiatr lubi porywać, więc najlepiej, najlepiej jest po prostu zamknąć. Uważać przy wyjściu. Apteczka na wszelki wypadek, elementy dekoracyjne, jak sam widzisz. Tu sobie możesz swoje ciuchy wywieszać. To jest nasza jedna suszarka i zbijaj na górę, hopie. Jaki widok! Ale zajebiście. No, tu będziemy dzisiaj grilla robili. Stary, wiesz, że w ciągu miesiąca jestem już drugi raz na pływającym domu? Aha, racja, u ciebie na kanale był film. A, no nagrywałeś właśnie coś takiego. Wbijajcie na kanał Szumiego i koniecznie zobaczcie jego film. Był naprawdę spoko. Chodź do środka. Zajebiście. Dobra, idziemy do środka. Poznasz w środku, stary. Nie, musimy zrobić konkurs na imię dla niej. Zapraszamy do domu, chłopie. Fajnie tu. To jest Andrzejlina. Andrzejlina? Andrzejlina. Andrzejlina. Bo jesteśmy nad wodą, jest Lina, jest Andrzej, więc to jest Andrzejlina. Andrzejlina. Andrzejlina zrobił dwie nowe kupy, co chwilę mu tam czyszczę, ma orzeszki, dostanie jeszcze owocki i ma się z nami dobrze. Spójrz dookoła, jak pięknie jest to wszystko skostumowane, chłopie. Naprawdę jest kozak. No to my zrzut Szymon ogarniamy. Co w środku? Jabłko. Dla tej, dla kury. O, w mordę. Stary, popatrz, będziemy malować. Będziemy malować, no. Zajebiście, pomalujemy tratwę całą. Ale kozak. Ale ścianki tylko, czy podłogę też? Nie, no ja bym tylko ścianki pomalował. Ścianki, nie? Czarna. Czarno na białym. Dobrze. Farba lateksowa, matowa. Ej, zajebiście, ale to będzie wyglądało sztos. Popie te, dwa wiadra farby. A może to będzie inny kolor, chłopie, czekaj. Ale się jaram. Nie, czarna. Ty, jeszcze pędzle mamy. Dobra, a cały asortyment do malowania. Zrobimy tego. Zrobimy tandera. Bierzemy się za malowanie tratwy. Jazdunia. Jazdunia. Malowanko. O kurde. Ale to będzie wyglądało. Wiki, zobacz, jak to szybko się transformuje. No kozak, nie? O Szymon, ja już takie właśnie plamy olewam, nie? Dobra, jeden bok zrobiony. Naprawdę to wygląda. Zaczyna. Dobra, żeby nie było, że ja nic nie robię, to ja tutaj po prostu ogarniam rzeczy. Tu jest kolejna ściana, pięknie, ładnie pomalowana przez chłopaków. No i cisnę dalej z trzecią ścianą. Bardzo szybko im to idzie, muszę przyznać. Ale tu jest wąsko. Jak się zara w dupie, a do wody. Kocham swoje życie. Jestem w pracy teraz. Stary, maluję dołek na środku jeziora. Majster, ostatnie kończymy. Ruchy. Stary, możemy tą tratwę sobie zachować dla siebie później? Zróbmy z tego Airbnb. Ej, to nie jest śmieszne. To jest dobry pomysł. Pięknie to wygląda. O kurde, burza. Nie. Zbieramy się, burza idzie. Robimy jeszcze ostatnie plamki, takie jak tutaj, żeby wszystko było ładnie i pięknie. I będziemy mieli domek już skończony. Stopy se trochę pomalowałem, ale jestem rozbitkiem, więc mam to wyrąbane. O, zobaczcie, jak to wygląda! Ej, naprawdę jest kozak, nie? Ja, także jak będziecie wykańczać chatę czy coś, malowanie, to dzwońcie. Wiem, że nie jest dokładnie, to jest jedna, dwie warstwy, bardzo szybko postawione. Pomalowaliśmy tą chatę w niecałą godzinkę. I dobrze wygląda, ej. Zadowolony jestem. Podpisuj się. Wow. Ja pierwszy? Ja chcę ostatni, bo ja jestem najbardziej wytrwałym raftownikiem. Ej, zajebiste. Kozak, total. Ścienia. Bliżej. I... ki. Wow! Kozak! Uwaga! Jakie małe i... Dobra. Pomalowany. Halo, co się dzieje? Dzięki temu, że wytrwaliście z kurą cały dzień, gratuluję, mam dla was deala, daję wam jajka, ale w zamian chcę kurę z powrotem. O nie! Musimy Andrzej... O, Andrzejlina! Andrzejlina! Oddajemy Andrzejlinę, bo ona już by chciała do domku wracać. Tylko wiesz co, daj mi ją. A, dam ci ją do klatki, dobra. Dziękujemy za jajeczka, parzeki. Uuu, jajeczka! Jutro na śniadanie będą. Akurat. Jest, ale ja muszę wrócić, hej! Halo! Czy my tu mamy kolejny zrzut? No, to żeby było ładniej. Oliwka, no za te kwiatuszki moje firmowe to ci podziękuję. Ale zarąbiście, jak będzie pięknie. Dajemy je do środka czy na zewnątrz? Na górę, chłopie. Na górę? No. A to jest mój, przyniosłam z mieszkania. Kurde, to do środka. Tak, to jest żywy. Ej, mamy koty. Uuu, mamy kija do golfa. Wow!
chłopaki sobie idą na górę coś robić, a ja w tym czasie zrobię nam tutaj cozy, czyli porozwieszam lampki girlandy, które ja przyniosłam od siebie. Wiki dekoruje środek, a my z Szumim idziemy na górę, bo umówiliśmy się, że robimy beta. Każeście są! Zapalcie latarkę! O! O, jest latarka! Pozdrówcie widzów! Pozdro! Ale dobra ekipa. Więc nasz zakład polega na tym, kto dalej strzeli piłką golfową, najlepiej na wyspę, ten wygrywa. Na tą będzie łatwiej. Albo na tą, no. Piłki są eko, więc możemy rzucać do wody i lecimy. Kto dalej trafi, ten co? Ten jest tym, co dalej trafił. Nie. Coś ty zrobił? Piłkę straciłeś? Obydwie? Nie, Szymon. Spuściłeś piłki do wody teraz, ty. Wyślizgnęła mi się z ręki. Ty, naprawdę? Nie! Będzie słychać na komentarzach, to było bardzo... Nie wierzę w to. Nie. A masz drugą? Tak. To ja sobie chociaż strzelę. Tak, ty sobie strzeli. To inaczej, jak pobijesz mój rekord. Czyli tu, o. Ej, nie, proszę. Siema! Jak oni drą ryja, to jest niemożliwe. Chłopie, to są ludzie, twoi pani. Ja wiem, ja szanuję, ale drzeć się przez pół godziny... Raz! To już jest przegina, naprawdę, no. Jak nie trafisz, to ja chcę, proszę. Stary, twoja piłka jest w wodzie już. Ja wiem. A jak nie trafisz, to... Uwaga! Nie mam miejsca, żeby przydupcyć w to. Masz miejsce. Uwaga. Pokazać ci, jak coś nie robi. Gdy my gramy o najlepszego strzelca z golfa, Diki w tym czasie dekoruje domek światełkami. Co mi tam u góry robi? Prawie wyspa! Padło 2 metry od wyspy. Ale dobrze, no! Szkoda, że ty piłeczki nie masz. No, wygrałem. Proszę. Co wygrałem? Ej, a mogę węglem strzelić? Co wygrałem? Węgiel też jest bio. Nie. Co wygrałem? Zrobię ci kiełbaskę. Na grillu. Czekaj. Dobrze. Na grillu z chlebkiem. Czekaj. No ty świnio! No ty świnio! Mam tak spalone ramiona. Przegrałem. O Jezu, Szymon, ty. Nie zwisaj tak, to się. Dobra. Nie, jest wszystko okej. Okay. Dzięki za grę. To była świetna gra. Szymon swoją piłkę wyrzucił niechcący, a ja sobie strzeliłem. Okej, okay, no i mamy tutaj case słuchawek. No nie, to nie działają. No to nie wiem, trudno. Węglikiem może strzelić, myślę, że nic nie stanie. Nie no, węgiel to jest chłopie drewno. Nie strzelić dalej, nie ma szans. Gdzie? Tu? Czy tam? Ale nie, bo wiesz, jak jest problem. Uderzyłem go tak. Czekaj. Uderzyłem go tak mocno, że się rozpadł po prostu. Ale to widać. No, nie jest to spoko. Trochę inaczej sobie to wyobrażałam. Kto mi tu płynie? O, proszę bardzo, kolorowy zrzut! Zostawili, odpłynęli, bez słowa wszystko. Ale dobrze, że dali tam światło, bo byśmy tego nie widzieli. No. Nie trafiłeś. O, ty, bez nic. Już. Do trzech razy sztuka. Już to samo przypłynęło. Dobra, co my tam mamy? Kolorowy zrzut. O kurde. A ja się zastanawiałam, co się stało z tą moją drugą paczką. To dla Wiktorii. Ale patrz, otwarta już jest. A nie, to ja zjadłam w drodze tutaj. Talerzyki, woda, jakieś kolorowa woda. O, to jest też moje. Kiełbaski. Kiełbaski. Czyli grilla robimy. Mamy węgiel drzewny. Batony. Nice. Mamy węgiel drzewny, no. Idziemy robić grilla, ej, tak mi się podoba ten dom. Stary, mogę tu zostać, proszę. Ale do jutra tylko. Nie. Jutro kończymy challenge. Nie. Ja już mam dość tej platwy. Ty widziałeś w ogóle to, co tu się stało? Właśnie, miało być po środku. To mnie trochę martwi. Cześć, to było prosto na początku? Miało być. No ja tak to skręciłem z chłopakami. No bo tak wyszło, skręcie? Że inaczej się nie dało, więc zrobiliśmy takie... A czy to jest tutaj skręcone w ogóle? Tak jest, ale od góry są płaskowniki. Dobra, jesteśmy na górze! Ja rozpalam, czy ty rozpalasz? Ty. Ja już rozpalałem 3 razy. Dobra. Jest rozpałka? Jest. Śmiem twierdzić, że to nie wystarczy. Nie pali się, mówię. No bo za mocno wieje. A to pięknie wygląda, Wiktoria. Jeszcze good work. Jest, czekaj. Ja pierdzielę! A to tu reki! Znam tu reki! Nie było się zakładać! Jezu, wdupcuj się do wody, ty! Co święte! Rekin, z dupej stąd! Co ty zrobisz, opie? To rozpalił, maestro! A jakie piękne światełka są za tobą! Szymon, no Wiktoria! Postarałaś się! To jest tak dobry vibe! Ale to się już pięknie rozpaliło, Szumiś! Jesteś dobrym grillmasterem, muszę przyznać. Dziękuję bardzo. Trochę to zajęło, ale... Ale działa. Takie warunki, można, taki briket. Okej, okay, to już jest level hard, jeśli chodzi o grillmana. Szacun, stary wciul, nie? Trzeba se radzić. Koza, ale hobie, patrz, jak jest... Patrz! Widzisz to? Widzisz mnie?
Widzisz mnie? Ale się pięknie zrobiło! O chłopie, ale hamburger. Zajebisty hamburger. Widać go? Ale jest zajebisty. No. Znaczy jeszcze nie spróbowałem, ale pachnie dobrze. Ale dobre, ja pierdzielę. Nie jadłem tak dobrej kiełbasy, o już dawno, dawno. Zdupcamy stąd, bo leżaki chcą odfrunąć, my też odfrunąć. Nie mam kieszeni. Jezu, jak wieje, znów wieje. Ta tratwa nie da nam spokoju nigdy w życiu i tu zawsze jest walka o przeżycie. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że mi się sikać chce jakieś 6 godzin temu? Tak. Dalej mi się chce. To i sikać. Ale muszę wskoczyć do wody. Oh boy! Woo! Skoczył, serio. Zimna? O, jest zimna. Wlazłeś, chłopie. Farmazonimy już głupoty, idziemy spać. Dobrej nocy. Adios. Ktoś nam robi wjazd na łajbę. Ktoś jest. Nie, serio, ktoś dobił do łajby. Ja nic nie wiem, ja nic nie wiem, naprawdę. Ej, nie ma nikogo. Myśmy coś uderzyli. Stary, który nie beret. Nie, no na pewno ktoś na górę nie wszedł. Stary, uderzyliśmy w coś. Nie, ale ja byłem stary pewien na 100%, że ktoś dobił, nie? Ej, szczerze? Ja byłem gotowy się rzucać na kogoś do wody. Ja też. Dobra, idźmy spać, jest druga w nocy, nie, nam ryje beret. Nie, idźmy spać, lepiej. Zamknij na klucz. Na klucz zamknij. Ale od zewnątrz nie wejdziesz, no, serio. O, nie wejdziesz? Nie. Ani trochę. Halo? Dzień dobry. Dobry, podam reklamację odnośnie tego materaca. Ja też. Kolejny dzień, kolejne przygody. I wita nas dzisiaj porannie deszczyk. Lekko sipi i oby nie było z tego nic więcej, błagam. Moja broda rozbitka już jest tak ohydna. Chętnie bym to zgolił. Chciała mnie zamoczyć. Właśnie, ja się zdziwiłem. To był sobie pomysł, ale już przynajmniej jestem obudzona. Najlepsza pobudka na świecie. Wskakujesz do wody. Myjesz zęby? Mhm. Jak ci idzie? Wygląda, jakbym robił pewnie coś innego. Here comes the sun. Witajcie. Witajcie. A uja, uja, oj. Gdzie ten harpun, chłopie? Za mało linki. Nie tak. Ja cię nauczę, zobacz, patrz. Daj mu drugi raz, niech się uczy na własnych błędach, tak? Tylko mnie nie walnij. O! W sumie to chyba czas, żebyś jednak skoczył do wody. Nie, to czas, żebyś mi to jeszcze dała to wyłowię. Szymon, chodź, to pokażę ci. Uwaga. No, ale czekaj, kurwa! To teraz harpunem nie rzucaj. Szumi, ty bohaterze! Przepraszam, ale potrzebowałem wymówki, żeby skoczyć do wody. A, no to fajnie. O, ale się obudziłem. Nasz bohater zgarnął zrzut. Żeśmy zrzut dostali śniadaniowy, to się w głowie nie mieści. Stary. Ej, to będzie najpiękniejsze śniadanie na tej tratwie, jakie kiedykolwiek tutaj było robione. Bo nigdy nie było za dobrego. No i przygotowujemy rzeczy pod jajeczniczkę. Mamy palniczek, mamy jajka. Zaczynamy działać. Uwaga! Za bardzo! Mniej! O, a to trzeba się trzymać cały czas, no. Jak to pięknie wygląda! Kanapeczki gotowe, z masełkiem. Szumiś, ścinę jajeczka. Szumiś, jesteś głodny? Ja też. Ty jesteś głodny, Wiksa? Ja też jestem głodnym rozbitkiem. Ja pierdziu. Szymon, jesteś zajebistym kuchmajstrem. Naprawdę. Ja pierdykam. Bellissimo! No. Rezi! Ciało jajecznica robię! Przez to, że jesteśmy tutaj już piąty dzień, ludzie w okolicy ogarnęli. A do brzegu wcale wszędzie daleko za bardzo nie jest. No, 50 metrów, 100 metrów, 300 metrów, różne takie dystanse. Więc po prostu widać z brzegu, z domów, że tu ktoś ma tratwę. No i dzisiaj piąty dzień challenge'u, 100 godzin na tratwie. Ludzie po prostu dromy ryja z ulicy. O! Serio? Dobra? Mhm. No, ale gorąco. Jest git. Bardzo dobra. Wlazł na tratwę! Szymon, bierz Adida! Halo! Halo! Pieronie jeden! Odejdź stąd! Ja to dupia, ileż można cię gonić? Poseidon mi tyle nie płaci! To było łatwe w sumie. Mamy trofeum! Czekaj! Oh. Serio to zrobiłeś? Uciekamy! Koniecznie zostaw łapę w górę pod tym filmem i subskrybuj kanał, by kolejne odcinki z nią minęły.